Dzień dobry, jak zwykle bardzo gorąco. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który paradoksalnie wcale z komunikacją się nie kojarzy, a jest z nią nierozerwalnie połączony. Mianowicie dzisiaj, słuchajcie, zajmiemy się oddychaniem. Co to za problem z tym oddychaniem? Przecież jeśli oddycham, to żyję. Jak nie oddycham, nie żyję. Sytuacja banalna. Więc logicznym jest, że żebym mogła się komunikować, muszę oddychać, bo muszę żyć. Po co więc zatem rozdzielać włos na czworo? Otóż to, jak mówimy, a jak już zdążyliście się zorientować, zajmuje się dwoma aspektami komunikacji, czyli zarówno treścią, jak i formą, czyli to, jak mówimy, jest w dużej mierze zależne od tego, jak oddychamy. O co chodzi? Otóż chodzi o nasz głos. Głos, czyli ten podstawowy nośnik informacji, czyli to coś, co właściwie ta fala dźwiękowa, która przekazuje informacje wprost do ucha słuchacza, jest w 100% zależna od oddychania. Ale przejdźmy do konkretów. Kiedy biegniecie na 5. piętro, bez windy, po schodach, jesteście zdyszani, oddychacie płytko, nabieracie powietrza tylko do szczytów klatki piersiowej, nabieracie powietrza ustami, nosem, aby jak najwięcej tlenu dostarczyć do swojego organizmu. Kiedy się relaksujecie, leżycie na kanapie albo idziecie spać, leżycie sobie płasko i wygodnie, wtedy nabieracie dużo powietrza, wciągacie je przez nos i wasze powietrze najczęściej ląduje w środkowej lub dolnej części brzucha. Takie oddychanie zna każdy i z takiego oddychania każdy w ciągu dnia korzysta. Jak więc oddychać, żeby dobrze mówić? Otóż oddech do mówienia jest połączeniem, taką hybrydą dwóch typów oddychania. Mianowicie oddech do mówienia to oddech, w którym nabieram powietrza szybko, a więc nabieram je ustami i nosem, ale nie magazynuję go w górnej części klatki piersiowej, tylko w brzuchu, dokładniej w przeponie. Słowo przepona to słowo klucz, które niejednokrotnie przy temacie oddychania i emisji głosu będzie się jeszcze w moich filmach pojawiało. Kiedy to powietrze w przeponie się zmagazynuje, wtedy, żeby je wypuścić, wypuszczam je oczywiście ustami mówiąc i ta faza wydechowa, wydech jest bardzo długi. A więc w normalnym oddychaniu, takim oddychaniu tak zwanym szczytowym, mamy krótki wdech, krótki wydech, w spoczynku, w relaksie mamy długi wdech, długi wydech, a w mówieniu mamy, tak jak powiedziałam, hybrydę, czyli krótki wdech, ale bardzo długi wydech. Taki sposób oddychania pozwala nam nie tylko modulować głos, ale wpływać na wszystkie składowe formy wypowiedzi, na akcent, na melodię, na brzmienie naszego głosu. Na to, żeby móc w ogóle nim sterować i móc zarządzać, musimy zacząć od oddychania. O tym, jak oddychać, jak ćwiczyć sobie ten oddech, aby wyrobić prawidłowe nawyki, będę jeszcze opowiadać. Póki co zachęcam Was do tego, żebyście zaobserwowali, jak oddychacie i żebyście spróbowali popatrzeć, jak ten oddech różni się w różnych naszych sytuacjach życiowych. Tymczasem przypominam Wam o tym, żebyście subskrybowali kanał, bo to ważne. Pytajcie, komentujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.